Czas na projekt trzeciej linii metra. Metro Karolin, będzie kolejne opóźnienie? Tramwaje pojadą do Warszawy Zachodniej. Tramwaj do Wilanowa, stabilnie ze swoją datą ukończenia. Tramwaj na Kasprzaka, plan na marzec. Tramwaj na Rakowieckiej, będą duże utrudnienia. Przebudowa LK7 na Wawrze do trzeciego kwartału 2024. WKD lubi rowery, ale nie w godzinach szczytu. Z metra do Campinosu bezpośrednio 719. A może by tak naładować samochód z latarni? Połączenie Izabelina z Warszawą. I dokończenie śródmiejskiej obwodnicy na Pradze. O tym i tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w niedzielę 25 lutego. Zaczynamy! Witam Was tutaj Czyśnie Wznąż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym i powiem, że dawno już nie byłem tak podekscytowany na nagrywanie tego formatu, bo jest dużo ciekawych informacji i bez pewnego gadania zaczynamy. Zaczynamy od tego, że nie działa nawet 5 wind na stacjach metra, między innymi na stacji Ulrychów od 6 tygodni, to jest ta przy Dowola Parku, od 5 tygodni na stacji metra Bemowo, ta bezpośrednio z powierzchni na peron. Na Świętokrzyski, na pierwszej linii metra, ona 2 tygodni nie działa, no i dwie nowe windy, które dołączyły do serii niedziałających wind od tego tygodnia na Młocinach i na Świętokrzyskiej. Tymczasem przechodzimy płynnie do kolejnej części metrowskiej, a mianowicie M3. I jakby tutaj dużo nie mówić, czy to jest potrzebne, czy to jest niepotrzebne, czy ta wersja jest niedobra, czy nie, to oczywiście wiadomo, że będzie film Zapraszamy do Metra na temat tego, jak dokładnie to jest zaplanowane, mniej więcej z aktualnych planów. Natomiast wszystko to jeszcze musi być zaprojektowane i 36 miesięcy. No, czyli za 3 lata się dowiemy, jakie będzie metro na Gocław. A przynajmniej takie są plany. Z ważnych aspektów, o których trzeba powiedzieć w tym momencie, to jest to, że przez najbliższe 36 miesięcy stali wyjadacze będą cały czas robić to, co zawsze robili, czyli konsumpcją ILF i Metroprojekt właśnie będą projektować M3. Natomiast budowa może się rozpocząć dopiero w 2028 roku, ale ważny jest jeden element. Gdyby te wszystkie środki zostały przeznaczone teraz na tramwaj na Gocław, to tramwaj na Gocław najprawdopodobniej by powstał do 2028 roku, bo z tego, co dowiedzieliśmy się podczas konferencji prasowej w związku z podpisaniem umowy tramwaju pod Warszawą Zachodnią, to tramwaj na Gocław de facto jest w prawie całkowicie gotowy, tylko jest zamrażarka, jeżeli chodzi o finansowanie tej inwestycji. Więc gdyby Gocław chciał mieć teraz, znaczy gdyby miasto chciało zrobić teraz szybki, dobry dojazd komunikacją publiczną, który jest pojemny i szybki do centrum miasta, mogliby to już zrobić teraz po prostu w formie tramwaju, ale finansowanie na tą inwestycję na razie nie jest zaplanowane, a to byłoby bardzo potrzebne i bardzo by się przydało już w tym momencie. Niestety, jak dobrze wiemy, tak aktualnie się nie stanie, ale dzisiaj jeszcze będziemy trochę krytykować różnych inwestycji w związku z tym w całą konferencją na Zachodniej. A właściwie o Zachodniej, bo nie była na Zachodniej, tylko na zajezdni Wola. Ale dobra, faktycznie 36 miesięcy, jedziemy z kolejnymi tematami metrowskimi, a mianowicie Metro Karolin. Tutaj z kolei sytuacja wygląda trochę inaczej, a mianowicie będzie opóźnienie. I to raczej przynajmniej mnie nie dziwi, w sensie ja od początku mówiłem, że 3 lata się buduje metro i wiecie, jakby no nie da się zrobić tej budowy po prostu szybciej, jakby 3 lata i tak zawsze było i tak zawsze będzie, jeżeli chodzi o odcinek drugiej linii metra, tą metodą jak to jest realizowane, najpierw przez rok jest budowana stacja, są robione same obiekty jako kubatura, czyli jest robiona sama stacja, ściany szynowe, cała kubatura, następnie przez rok jest budowane, są tunele metra, a następnie przez kolejny rok jest to wszystko wykańczane. I tak było, i tak jest, było na wszystkich tych odcinkach. Mniej więcej tak to się uśrednia, przynajmniej w mojej głowie. Oczywiście później są jeszcze drogi techniczne i tak dalej, natomiast co ważne, no to siłą rzeczy, jakby 3 lata od teraz to jest koniec 2026 roku. I to przy dobrych wiatrach. Więc jakby to, że miasto tu nie chce mówić, ale że koniec 2026 to w sumie to tak no tak na pewno raczej tak będzie, jeżeli to nie będzie początek 2027 roku niestety. Ale no cóż, w święto otworzyć metro byłoby dosyć ciekawym pomysłem, ale sądzę, że no zobaczymy jak to wyjdzie faktycznie z inwestycją, z budową. Na razie mogę tylko wyłącznie powiedzieć, że byłem, dzisiaj latałem nad budową metra Karolin, Chrzanów i
I tyle, bo na Zudową nie zdążyłem dojechać, będę jutro nagrywać na Zudową. Natomiast dzieje się dużo i dokładnie widać, czemu to opóźnienie będzie. To wszystko wam wytłumaczę w filmie o STP, Karolin, bo tam jest największy problem, jeżeli chodzi o to planowane opóźnienie. Chodzi oczywiście o kable wysokiego napięcia, które się znajdują właśnie na terenach betoniarni. Przysują był problem, znaczy problem, no po prostu nie było przejęte to wszystko w jednym momencie. Nie będę tutaj wchodzić w tą część finansową, czy to było dobrze zrobione, czy odszkodowanie było poprawne i tak dalej. Chodzi mi o faktycznie sam plac budowy i to, co nas interesuje, czyli funkcjonujące metro. Ale dobra, lecimy dalej z kolejnymi informacjami, bo tutaj przy metrze, no to właśnie teraz poczekamy trochę. A, no i wiadomo, że jeżeli będzie się dłużej budować, to pewnie też będą większe pieniądze dla wykonawcy. No ale to chyba jest oczywiste. Natomiast ciekawostki są też jeszcze, jeżeli chodzi o budowę tramwaju, właśnie w teorii pod Warszawą Zachodnią, ale w praktyce pod żadnym peronem ten pociąg, ten tramwaj nie przejedzie. I to jest pierwszy aspekt, który mi się nie podoba, ale po kolei. Zostało to wszystko podpisane, jak widzicie, wszyscy się ładnie uśmiechali i tak dalej. Planowane jest nawet 1 000 000 pasażerów rocznie na tym odcinku. No nie dziwię się, biorąc pod uwagę, jak to będzie wykorzystywane, zwłaszcza jeżeli ten tramwaj, co wątpię niestety, ale jeżeli ten tramwaj by zaczął jeździć jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy linii średnicowej, to by ten tramwaj był naprawdę mocno obłożony, ale czemu to jest problem? No zobaczmy sobie projekcik, jak to wygląda, jeżeli chodzi o schemat tej całej trasy. Sobie wejdźmy na stronę. Tak, ogólnie jak coś, strona tramwaju do Wilanowa została zaktualizowana. Aktualnie tramwaj, na stronie tramwaju do Wilanowa mamy osobne zawadki na tramwaj do Wilanowa, tramwaj na Zachodnią, Rakowiecką i Gagarina. Więc jak ktoś chce zobaczyć dokładnie wszystkie projekty, a właściwie planowaną rocznicę ruchu, to tu jest to wytłumaczone. No, cały odcinek to jest 1600 metrów, czyli 1600 km, 6 przystanków nowych, 900 metrów zielonego torowiska. Nie ma dużo zielonego torowiska, bo jest tramwaj w tunelu, to jest 500 metrów, czyli pół kilometra. No i tak wygląda cała trasa. No i jaki jest problem? Problem mam jeden, bardzo duży. Jakby on jest po prostu, jakby on jest niekończący zwłoki, że tak to powiem. Wejdźmy sobie na OpenStreetMap, to wam pokażę dokładnie, jaki jest problem z tramwajem pod Warszawą Zachodnią, a właściwie tym, co to aktualnie jest planowane do realizacji. Zwróćcie uwagę, że aktualny odcinek, owszem, obejmuje przebudowę całkowicie bez skrzyżowania z Grójecką. W związku z czym będą dosyć duże utrudnienia, tramwaje nie będą pewnie jeździć przez dosyć długi czas, a utrudnienia na Grójeckiej będą też dla ruchu kołowego, głównie w miesiącach letnich, czyli w wakacje. Nie wiemy, czy to będą te wakacje, czy przyszłe, ale ma być to realizowane w wakacje. Ale ruch ma być utrzymany. Na Bitwie Warszawskiej jezdnia wschodnia, czyli ta po tej stronie w kierunku Prymasa Tysiąclecia, będzie zamknięta mniej więcej przez cały czas budowy i będzie cały ruch prowadzony drugą jezdnią. No bo chodzi oczywiście o sam tunel i torowisko, to tam powstaje po środku. Natomiast ważny jest aspekt samego tunelu. Tunel się zaczyna w tym miejscu i tu nie ma problemów, jedzie pod parkiem zachodnim. Park zachodni nie będzie jakoś strasznie odkopywany, tam drzewa nie będą też usuwane, bo były niesadzone specjalnie w tym miejscu, gdzie teraz będzie ten tunel. Natomiast sam przystanek tramwajowy jest częścią aktualnie już teraz realizowaną przez Budimex, gdzie miałem okazję być ostatnio na Warszawie Zachodniej. Film o tym jeszcze będziecie mieli niedługo. Natomiast ten przystanek powstaje w tym miejscu i tu kończy się teraz na tramwaju. I to jest mój problem. Bo tramwaj pod Warszawą Zachodnią ma docelowo przyjechać pod Warszawą Zachodnią na Wolę. Zwróćcie uwagę, jak to aktualnie wygląda. Proszę bardzo. Warszawa Zachodnia jest w tym miejscu i tramwaj zakończy swoją trasę dokładnie tutaj. Natomiast jest już aktualnie wykonany tunel, pustka technologiczna, właśnie od peronów kolejnych bezpośrednio tutaj do peronu 9. I to wszystko już czeka na inwestycje tramwajów. Tylko, że aktualnie to nie będzie wykorzystywane, bo w sumie nie wiadomo czemu. Tramwaje tak sobie podzieliły tą inwestycję i tak to będzie realizowane. W sensie, rozumiem, że faktycznie koszt inwestycji jest mniejszy, no bo nie trzeba budować kolejnego odcinka jeszcze tam kilkusetmetrowego pod samą stacją Warszawa Zachodnia, ale już teraz można by dojechać bez większych problemów, bez większych kosztów mimo wszystko, bo nie trzeba budować całego tunelu, bo tunel już po prostu będzie. Wybudować tramwaj właśnie do peronu 9 i tramwajem choćby można by było jechać od Włókatki do peronu 9 właśnie tramwajem. No niestety to nie będzie wykorzystane teraz, w tym momencie. Szkoda bardzo, bo ta przestrzeń będzie się po prostu marnować i będzie pusta i tam nic nie będzie, bo nawet jak nie będzie wejścia w tym momencie z tego co widziałem. No ale tak niestety jest zaplanowane. Natomiast największy problem, jaki jest aktualnie z tramwajem pod Warszawą Zachodnią, to jest to, że za chwilę ma być planowana przebudowa warszawskiej linii średnicowej. Wtedy pociągi, wiadomo, będą jeździć rzadziej lub mniej, lub w ogóle nie będą jeździć przez Warszawę Centralną i oczywiście Śródmieście. Natomiast ważne jest to, że w tym momencie przydałoby się połączenie właśnie pod Warszawą Zachodnią szynowe przez tramwaje do metra. Konkretnie do drugiej linii metra. I o ile będzie takie połączenie przez peron 9, który jak wiadomo jest strasznie daleko, to nie będzie takiego połączenia
połączenia tramwajem, a można by już je zrealizować teraz wyjazdem właśnie tak jak jest planowane to w kierunku ulicy Kasprzaka. Tu miałyby powstać przystanek tramwajowy i następnie wyjazd bezpośrednio właśnie w kierunku ulicy Kasprzaka, który się zaraz tutaj załaduje. Dalej z Kasprzaka jest bezpośredni dojazd do metra Płocka czy do metra Rondaszyńskiego. Szkoda, że to nie jest wykonane teraz, bo w tym momencie to by się bardzo przydało, a jak na konferencji klasowej wszyscy zapewniali, że robimy tak tą inwestycję, aby było jak najmniej utrudnień związanych z właśnie przebudową linii średnicowej, to trzeba było to tak zrobić, żeby faktycznie tych utrudnień było jak najmniej i żeby te inwestycje się tak spełniły, żeby faktycznie utrudnień było jak najmniej, bo biorąc pod uwagę, że to byłby de facto jedyny sensowny możliwy objazd dla tramwajów, kiedy będzie zamknięty przejazd dla tramwaju przez ulicę Towarową. A to jest pewne, że tak się stanie i tu tramwaje żadne nie pojadą, a tu by pojechały. I to jest jeden z tych aspektów, który faktycznie mi się nie podoba. Ale dobra, wracamy do tego, co faktycznie tutaj jest realizowane. Inwestycja będzie realizowana przez króciutki czas, bo jak to się mówi, w połowie 26 roku to już będzie gotowe, więc jakby podobnie jak metro. Więc to będzie dosyć dobra na informacja, jeżeli faktycznie tramwaje do 27 roku dojadą. Inwestycja ma trwać 26 miesięcy i pierwsze większe prace się rozpoczną dopiero w wakacje. Natomiast, co jest ważne, na samej stronie możemy też zobaczyć plany zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu, które się nie chcą w tym momencie zabudować, proszę bardzo. I możemy sobie dokładnie zobaczyć, że tu dokładnie będą rozjazdy tramwajowe przed samym przystankiem tramwajowym. Tam dalej ten tunel będzie później ślepy i niewykorzystywany. Przystanki tramwajowe będą obok West Station i przed peronem pierwszym WKD. Następnie tunel właśnie się tutaj będzie ciągnąć, są wyjścia ewakuacyjne, czy tam też wentylatornie przewidziane w samym parku, jedno jest tu, drugie jest tu i tutaj następnie tunel wyjeżdża pomiędzy jezdniami Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Natomiast co jest ważne, to jest coś, czego nie zauważyłem wcześniej, a może po prostu tego nie było planowanego. O ile drogi rowerowe po jednej i po drugiej stronie ulicy będą być przebudowane całkowicie w ramach tej inwestycji, to wiadomo. Mają być nowe przystanki autobusowe, to wiadomo. Że jezdnia się zwęży o jedną jezdnię, znaczy o jeden pas, to wiadomo. Wiadomo. Ale nie wiedziałem o tym, że powstanie zawrotka, właściwie łącznik tramwajowy w tym miejscu. I to jest bardzo dobra nowina. Dzięki temu, gdyby coś się wydarzyło pod ziemią, tramwaje cały czas dojadą do tego przystanku tramwajowego i bez większych problemów po prostu będą mogły wycofać, bo tutaj i tak będą jeździć tylko i wyłącznie te tramwaje dwukierunkowe. Więc dobrze, że taki łącznik, podobnie jak teraz na przy Świętego Bonifacego powstaje, bo to faktycznie dobrze, że tramwaje warszawskie myślą przyszłościowo i gdyby coś się wydarzyło, żeby tramwaje cały czas mogły dojechać. Wiadomo, że oczywiście to musi być tramwaj dwukierunkowy, ale i tak sytuacja dużo lepsza. W związku z tym też tutaj przejście dla pieszych jest na samym końcu, bo tu nie można było zrobić chodnika, ale jest tu chodnik do tego przejścia dla pieszych, chociaż by się przydało według mnie bardziej po tej stronie, więc uwaga, że tu i tak jest ślepy przejazd. Ale dobra, mniejsza z tym, faktycznie tak to wygląda. Jakby ktoś z Was był ciekawy, tak wygląda gwiazda na Grójeckiej. No i tak, wiadomo, że tramwaje tu niestety nie będą jeździć w trakcie tej inwestycji na pewnie rok, więc to, znaczy rok to jest przedejna inwestycja, natomiast tutaj faktycznie te utrudnienia będą coś długie. Tramwaje nie będą jeździć całkowicie na tym odcinku od placu Notowicza, właściwie na Grójeckiej, to jest dosyć duży odcinek, ale w związku z tym tramwaje też przebudują i wyremontują trochę te torowisko od Grójeckiej do Banacha, które jest aktualnie w składzie do składu. To jest akurat dosyć dobrą nowiną. Z ważnych aspektów jest to, że wszystkie tutaj tory i rozjazdy będą w splocie, co możemy zobaczyć na tym pogrubionym w tym miejscu, że tu będą rozjazdy, więc tu faktycznie rozpoczynają się sploty. To będzie akurat bardzo dobra informacja. Więc nawet dwa składy będą mogły się zmieścić, a nawet więcej. No, jest bardzo długi od zachodniej, jest bardzo długi odcinek. Natomiast osobne tory będą w kierunku Pęty Banacha, czy będzie z centrum jadąc w kierunku Banacha i z Banacha w kierunku centrum będą osobne tory, więc to tak będzie zrealizowane. Szkoda, że we wszystkich kierunkach nie będzie jakichś osobnych torów, zwłaszcza z zachodniej, ale dobrze, że i tak będą faktycznie rozjazdy w splocie, więc może aż tak tragicznie nie będzie. Co ważne, tu wszystkie przystanki tramwajowe i całe torowisko będzie całkowicie zmienione. Na minus jest to, że tutaj nie będzie już faktycznie, czy nie, nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądać tramwaj na zielone białe w kierunku wzdłuż Pola Mokotowskiego, więc tutaj trochę ta sytuacja jest jeszcze niepewna, ale no tutaj takie rozjazdy są właśnie wciśnięte, aby można było jak coś na spokojnie to jeszcze dalej wybudować, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe, czy po środku Banacha, czy po tej stronie Banacha, jak aktualnie to ma miejsce. Więc tak to wygląda, przystanki tramwajowe będą się znajdować za skrzyżowaniem z każdej relacji, czyli nie tak jak teraz tutaj są dwa obok siebie, tylko za każdym razem po drugiej stronie skrzyżowania. Tak to będzie wyglądać. Także będzie się tu dużo działo. I tramwaj na kierunek zachodnia
Jeżeli będzie się faktycznie dużo działo w wakacje, najprawdopodobniej będę nagrywać nawet co miesiąc, więc spokojnie. I film pełen o tramwaju kierunek zachodnia, jak i również temu, co się dzieje pod Warszawą Zachodnią, w tej części, która będzie niewykorzystywana przez najbliższe lata do końca tej dekady, bo jak tutaj mamy informację, do 2032 roku dopiero tramwaje planują to zrealizować, a i tak aktualnie nie ma na to finansowania. Czy jest, a na to nie ma? No to niestety tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ten aspekt. No co ja mogę powiedzieć? Powinniśmy czekać, tak? A ja wam w międzyczasie pokażę, co tam faktycznie dzieje się pod Zachodnią. To raczej ten film spod Warszawy Zachodniej się pojawi dopiero już w marcu, bo nie wyrobię się z tymi filmami, co jeszcze są w lutym. Idziemy dalej, bo jest dużo jeszcze innych informacji, ja się już zgaduję o tylko wyłącznie o tym aspekcie. To tak, tutaj jeszcze z tych informacji a propos samej Warszawy Zachodniej, czy coś jest jeszcze faktycznie ważnego? A, Aleje Jozaimskie, bo tak, tutaj tramwaj też będzie jechać właśnie pod Alejami Jozaimskimi. Czekajcie, wam to znajdę. Tramwaj będzie jechać jeszcze właśnie pod Alejami Jozaimskimi w tym miejscu i to też będzie dosyć duże utrudnienie. Planowane jest utrzymanie po 3 pasy w każdym kierunku na Alejach Jozaimskich. Będzie lawirować po prostu jezdnia z jednej na drugą stronę. No zobaczymy faktycznie, jak im się to uda utrzymać. Planowane jest, aby to całkowicie utrzymać ten ruch w tym miejscu. Znaczy, inaczej, nie ma mowy, żeby nie było przejazdu przez Aleje Jozaimskie. Pytanie tylko i wyłącznie, jak będą duże utrudnienia faktycznie dla samochodów. Na pewno będzie zwężenie jednego pasa, w sensie będą 3 pasy góra, może do 2, ale raczej wątpię, żeby zwężali do 2. Jakoś to będą kręcić, w sensie mam nadzieję, że przy okazji podczas kręcenia Alejami Jozaimskimi nie wytną Parku Zachodniego po części, bo to jest dosyć blisko, co nie? Ale nie wiem, może jakoś tutaj będą puszczać, w sensie nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, jak oni to będą robić, bo tutaj tramwaj będzie dosyć nisko, bo tutaj jest na poziomie minus 2, więc jakby pod samym parkiem tramwaj faktycznie będzie jechać pochylnie, będzie coraz to bliżej wyjeżdżać, bo jakby tu jest na poziomie minus 2, a tu będzie już na poziomie minus 1, więc przez ten cały odcinek on faktycznie będzie jechać trochę do góry. A z ciekawostek, jakbyście byli ciekawi, jak tramwaj będzie powstawać, to będzie on to analizowany tak samo jak stacjometa, czyli odkrywkowo, żadne TBM-y i takie inne bajery nie. Będą robione ściany szczelinowe i następnie, w zależności od odcinka, może nawet podstopowo to będzie realizowane. Ale raczej głównie to będzie realizowane tak samo jak odcinek bielański metra, czyli całkowicie wszystko odkrywkowo, łącznie z odcinkiem pod Alejami Jozaimskimi. No, ale wiecie, nie było jeszcze żadnego przystanku tramwajowego, czy też odcinka tramwajowego, gdzie faktycznie tramwaj jedzie pod ziemią. Jakby Most Gdański się nie liczy, szanujemy się. Więc dosyć ciekawa inwestycja. I to będzie pierwszy przystanek tramwajowy z schodami ruchomymi i windami do siebie. No ten nakaz przekaz wykopie jeszcze nie działa, więc się nie liczy. No i tak samo peron WKD będzie mieć pierwszy schody ruchome i pierwszy będzie mieć windę. Pierwsza WKD-ka z windą. Ciekawe, jak długo podziała. Dobra, dosyć tych sarkazmów, dosyć tych tematów. Idziemy dalej z tramwajami, bo oczywiście jest trochę jeszcze informacji tramwajowych. Po pierwsze, tramwaj do Wilanowa. Terminy mają być cały czas tak, jakie były zapowiadane. Przynajmniej tak aktualnie wykonawcy mówi i tramwaje mówią, a konkretnie prezes tramwajów, że jeżeli będą niedotrzymywane, to będą wyciągnąć konsekwencje co do faktycznie wykonawcy. I plan jest taki, że do 31 sierpnia faktycznie te tramwaje już pojadą do Wilanowa. Następnie wiadomo do końca roku. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek na Gagarina, to do 30 kwietnia tramwaje mają już pojechać tam. Będziemy bacznie obserwować Państwa realizację inwestycji. W związku z tym tramwaj kierunek Gagarina w tym miesiącu na sam koniec się pojawi najprawdopodobniej, bo nagrywam go ostatniego dnia miesiąca, natomiast będę go nagrywać częściej, bo jeżeli faktycznie na spacerowej zaczną kopać codziennie, w każdy dzień tygodnia i tam będzie się cały czas to zmieniać, no to jakbym miał tego nie nagrywać. Więc możliwe, że tramwaj na Gagarina to będziemy nawet oglądać. W sensie na Gagarina, na spacerowej, co miesiąc. Z innych informacji to jest tramwaj na Kasprzaka. Tutaj terminy, podobnie jak były planowane ostatnio, są cały czas utrzymywane, czyli 5 marca tramwaj pojedzie na Kasprzaka. 5 marca, czyli de facto w przyszłym tygodniu za wtorek. Nie w tym, co się teraz rozpoczyna, tylko jeszcze w kolejnym, pierwszym tygodniu marca we wtorek ma pojechać tramwaj na Kasprzaka. Od razu odpowiadam na Wasze pytania. Jeżeli to będzie zbędne bez hucznego otwarcia, to oczywiście o 5 będzie live. Więc tego się nie bójcie, jakby spokojnie. Nie zawiodę w takim temacie. Więc co ja mogę powiedzieć? No czekamy. Zobaczymy faktycznie, jak to będzie wyglądać. Czy faktycznie tramwaj pierwszy po prostu przyjedzie, czy może jakoś to będzie inaczej zrealizowane. I my na razie tylko łącznie, że będzie najpierw oddana część na Kasprzaka, na Wolski ma być oddana do końca inwestycji, a do końca inwestycji to jest 25 marca.
Więc tak to wygląda. I jak coś nie będzie jeszcze asfaltowania tych dróg rowerowych, które się znajdują na tej inwestycji, czy na Wolski, czy na Kasprzaka, jeżeli chodzi o ostatnią warstwę, bo chodzi o to, żeby było ciepło i jakiś to weekend zabili, żeby po prostu to wszystko nie pękło za chwilę, to nie wiem, jakby jak nie będzie, będzie sucho i będzie ładna pogoda i będzie ciepło, to wtedy to dopiero rozlewam, więc w zależności od tego, kiedy to będzie faktycznie, to dopiero wtedy tym się zajmą. Także takie są plany. A, no i z ważnych elementów to jest to, że faktycznie tramwaje na razie będą jeździć w trasie. Znaczy, wiadomo, że na Wolskiej docelowo będzie jeździć 13, 26 i 27, natomiast na Kasprzaka będzie 10 i 11, ale do momentu, kiedy nie będzie dana do użytku Wolska, będą tylko tramwaje Kasprzaka jechać, to 10, 11, 26 i 27 będą jeździć wszystkie razem. Kasprzaka A26 i 27 z Kierniewicką właśnie przed metrem Płocka będzie skręcać i będzie wjeżdżać właśnie na Kasprzaka, więc takie są plany, jeżeli chodzi o tą inwestycję. No i dobrze, już ostatni temat tramwajowy, tramwaj na Rakowieckiej. Tak, on ma być rozpoczęty, ale tam większe prace się rozpoczną po wyborach, więc jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, to tak wygląda sytuacja. I tu niestety, no będzie się działo. Chodzi oczywiście o to, że Szałę nie ponownie rozkopać Puławską, ale nie jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe, tylko jeżeli chodzi o jezdnię zachodnią, bo tam po prostu nie zostały zrobione rozjazdy. Tam już część prac się kończy aktualnie, jeżeli chodzi o tramwaje warszawskie. Natomiast to oznacza, że tamte tory, które są do wykonania, są bardzo blisko aktualnie użytkowanego odcinka tramwajowego. W związku z czym po prostu nie można wykonywać tak blisko prac przy tramwajach jeżdżących i jakieś momenty chwilowe, nowe rozjazdy czy inne elementy po prostu będą wymagały wyłączenia, ale głównie chodzi o wyłączenia w tym miejscu tramwaju w okresie wakacyjnym, więc w te albo przyszłe wakacje również ten odcinek będzie zamknięty, tak samo jak Grójecka, dlatego jest to planowane, żeby to nie było jakieś większe utrudnienia i to nie będzie na jakoś nie wiadomo ile miesięcy, tak jakby 2 miesiące, no się na spokojnie z tym wyrobią, no i później oczywiście jakieś tam weekendowe jeszcze rozwieszenie sieci trakcyjnej, ale to nie będzie jakoś robione strasznie inwazyjnie, natomiast inwazyjnie będzie po drugiej stronie, przed polem Mokotowskim. Metropole Mokotowskie i przystanki tramwajowe. Pożegnajcie się z tym. Jakby nie myślcie nawet, że tam będzie. Co ja tutaj sobie zaznaczyłem? Dwa krytyczne miejsca, właśnie na Puławskie i przy SGH. Natomiast tak, no tutaj planowane jest, żeby nie były te długie utrudnienia, natomiast trudniej jest przy SGH. Bo tak, po pierwsze jedna jezdnia Alei Niepodległości będzie cały czas wyłączona. I w zależności od etapu będzie to albo jedna jezdnia, albo druga jezdnia i ma być zrobione też jakieś przewiązki dla samochodu, żeby jakoś utrzymać ten ruch. Ale to nie jest największy problem, bo jest jeszcze ulica Batorego. Tutaj aktualnie całkowicie przejmie ruch ulicy Rakowieckiej, bo teraz Rakowiecką nie będzie nic jeździć. Nic, kompletnie. Żaden samochód tamtędy nie przejedzie. Będą wszystkie prace realizowane przy tej ulicy. Więc w związku z tym na Batorego po prostu będzie cały tranzyt teraz przerzucony, jeżeli chodzi o tą ulicę. No i też nie można zamknąć w tym samym momencie i Puławskiej do tramwajów, i Alei Niepodległości do tramwaju, bo w ten sposób po pierwsze zajezdnia Mokotów nie miałaby podłączenia z siecią, a po drugie nie byłoby całkowicie przejazdu w tym miejscu do tramwajów. Wyobraźcie sobie odcięcie Mokotowa od Śródmieścia, jakkolwiek tramwajowo. No właśnie, ja też sobie tego nie wyważam. Dlatego w związku z tym, po pierwsze, nigdy nie będzie jednocześnie wyłączenia i Puławskiej, i Niepodległości, a po drugie, na Niepodległości te wyłączenie będzie dosyć długie, bo tam dużo rozjazdów trzeba wybudować i to jeszcze nad korpusem stacji metra, nad przejściami podziemnymi, to będzie bardzo skomplikowane, wymagające, nie mam żadnego pojęcia, jak będą objazdy tramwajowe, jak będą jeździć linie tramwajowe, nie pytajcie się o mnie o to, bo nie wiem. Liczę, że jakiś rozjazd będzie tymczasowy i chociaż tramwaje na przykład od Warszawy centralnej będą dojeżdżać po prostu do Metropole Mokotowskiej, bo to jest całkowicie do zrobienia, żeby po prostu zrobić tam ten przystanek trochę przesunąć na stację metra i zrobić rozjazd w tamtym miejscu, po prostu tramwaje dwukierunkowe, a od drugiej strony do Kielecki, ale bez wjazdu na pętlę, tylko faktycznie do Kielecki tramwaje by i tam dalej by był po prostu rozjazd tymczasowy. Domyślam się, że w ten sposób to będzie rozwiązane, ale jak dokładnie to, no nie wiem, jakby no musimy poczekać, zobaczyć faktycznie jakie będą planowane tymczasowe granice ruchu, to aktualnie będzie wszystko uzgadniane. Wiemy tylko łącznie tyle, że będzie ciężko i tramwaje na Alei Niepodległości pewnie nie będą jeździć przez około rok, więc co ja mogę powiedzieć? No 22 miesiące będzie się spacowała inwestycja, więc nie przez cały okres inwestycji nie będę mieć tramwaj na Niepodległości. Dobra, wychodzimy z tematów tramwajowych, przechodzimy do tematów kolejowych. I z ciekawostek, tak, cały czas Wam przypominam, że linia kolejowa numer 7 do Warszawy Wawer, czyli Warszawa Wawer, Warszawa Gocławek, Warszawa Grochów, czy Warszawa Olsztyn-Grochowska jest aktualnie przebudowana.
przebudowana. No i tam, co prawda, już przystanki są w teorii oddane do użytku i stacje, i pociągi się zatrzymują, to nie znaczy, że wszystkie prace zostały zakończone. Wiaty powstają, kładka na ulicy Grochowskiej zaczyna powstawać, tam się pojawiają fundamenty kładki. No i prace będą ukończone dopiero w trzecim kwartale 2024 roku. Więc, znaczy ja osobiście jestem zadowolony, bo dłużej mogę nagrywać tą inwestycję, tak? Ale trochę się śmieję, bo jakby ja mówiłem, że do połowy tego roku oni to będą budować, a tutaj jest jeszcze późniejszy termin powiedziany, więc no cóż, no co ja mogę powiedzieć? No dobrze, że pracują nad tym, realizują to. Oby obwodnica Śródmiejska w końcu zaczęła powstawać nad tą linią koleją numer 7. No niestety też nie ma na to finansowania na razie. No ale no cóż, prace trwają. I kolejny film z LK7 powinien się pojawić w przyszłym miesiącu, zgodnie z harmonogramem. Natomiast tymczasem Wokatka nas informuje, że lubi rowery, ale nie w godzinach szczytu i w tygodniu. O nie, 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 to nie. Chodzi oczywiście o względy bezpieczeństwa i to, że faktycznie jest tam ciasno, w związku z tym, że jeździ mniej pociągów i wiadomo, jakie są utrudnienia przy Warszawie Zachodniej i że pociągi nie dojeżdżają do Zachodniej, tylko do debiutu Jordona. Chociaż niedługo to się zmieni, ale to nie, znaczy niedługo, tam parę miesięcy, ale no tak czy siak. W związku z tym od 1 marca do odwołania nie można w godzinach szczytu, czyli w godzinach 6, 8 bądź 15, 18 jeździć z rowerem w WKD. W żadnych pociągach, na żadnym odcinku. Więc no, jest to trochę kuriozalny przepis, ale po części ich rozumiem faktycznie względy bezpieczeństwa, przewalający się rowery, stojący w przejściu, ludzie, którzy próbują wyjść, wyciągnąć rower i tak dalej. Ja nawet nie chcę myśleć o tych natajskich scenach w WKD-kach, więc w sumie się zgadzam z tym przepisem. No, aktualnie jest ciężko tam na WKD-ce. Chociaż nie będę ukrywać, że no lipa jak faktycznie ktoś w tych godzinach chce przejechać z tym rowerem, ale no, na szczęście to nie jest nie wiadomo jak długo. No 3 godziny po południu i 2 godziny rano. Po prostu trzeba pojechać albo wcześniej, albo później. Wiem, że nie wszyscy mogą, ale no niestety tak to wygląda. Trzeba się dostosować w trakcie inwestycji i innych przebudów, które aktualnie są realizowane. No i jeszcze autopromocja, fragment sponsorowany. Jak zawsze, już od początku roku kanał Avizonosz ma partnera kanału, którym jest Koleo. Dzięki Koleo mogę jeździć i nagrywać różne inwestycje, czy to z Łodzi, czy w ramach okiem Avizonosza, czy niedługo jeszcze więcej serii z innych miast. Bez płacenia za bilety pociągowe, natomiast wy możecie podziwiać takie oto i plakaty. I tym razem mamy plakat z ponownie warszawskiej linii średnicowej. Przypominam wam, że 3 plakaty poszły na Woźb. W końcu udało mi się wszystkie w piątek ostatni rozdać, jak było to przewidziane. Łącznie plakaty się sprzedały za kwotę ponad 1000 zł, więc całkiem duża kwota. Natomiast, co ważne, Warszawa Ochota tu się prezentuje. PKP WKD Warszawa Ochota. No wiem, ale językowskie jeszcze lepiej brzmią. Ale faktycznie tak ona i prezentuje się Warszawa Ochota. Możecie ją kupić ze sklepu. Link do tego plakatu, jeżeli byście byli nim zainteresowani, macie w karcie. No i oczywiście w opisie. Więc jak coś, jakby ktoś z was był zainteresowany, no to proszę bardzo, tutaj pokazuję, wyjaśniam. Warszawa Ochota. No mi się podoba ten neon, tutaj ktoś pojawiający. Dobra, lecimy dalej od fragmentu sponsorowanego, bo jeszcze trochę zostało tematów, takich już nie tramwajowych oczywiście. Linia 719, bezpośrednio do metra z Campinosu. I zanim odpalimy szampana, i fajerwerki, i wszystko i tak dalej. To tylko 4 razy w ciągu dnia? Tylko 4 razy w ciągu dnia i zanim życie tylko łącznie w tygodniu. Więc jakby... No... No nie o taki autobus walczyłem, że tak to powiem. W sensie, no rozumiem, oczywiście. Całkowicie samorząd pokrywa te koszty. 17,5 tysiąca złotych miesięcznie kosztuje coś takiego. To nie jest jakaś taka duża kwota, no ale dobra. Linia 719 będzie właśnie wydłużona, nie będzie kończyć tam, gdzie wcześniej kończyła, tylko dojedzie dalej do Campinosu, tam gdzie dojeżdża linia L29. L29 będzie cały czas kursować tak samo, jak kursowało od Leszna właśnie do Campinosu, ale... 4 razy w ciągu dnia, jakby to są 2 autobusy w porannym szczycie i 2 autobusy w południowym szczycie. W porannym szczycie to są autobusy właśnie w kierunku Warszawy o godzinie 5.18 i o 6.05, trochę wcześniej. A w drugą stronę jest z Warszawy, z tego co zrozumiem, w kierunku Campinosu o 16.06 i 17.43. Jakby dobrze, że faktycznie tak to będzie funkcjonować i dobrze, że L29 tam jeździł już od 2015 roku, to też taka ciekawostka. Natomiast to nie zmienia faktu, że no, przydałoby się, żeby ten autobus jeździł częściej, jakby w sensie
Rozumiem plany szczyt i południowy szczyt, ale to chodziło jak S4, który jeździ do Zegrza Południowego. No niby jeździ, a de facto to 3 godziny, więc jakby ja sądzę, że nawet puszczenie to 3 godziny tego autobusu i poranny i popołudniowy szczyt, ale żeby ten autobus jeździł w ciągu dnia tam, nie wiem, jakby w środku dnia jeszcze miał jakiś jeden autobus, a nie bawił się w 319, byłoby trochę lepszym rozwiązaniem, ale no dobrze, że i w ogóle coś jakiego zrobili, chociaż to brzmi typowo jak jakiś zabieg taki kampanijny. Jakby, no nie dziś się, jakby gdyby to było w innym momencie, w innym miesiącu, to bym to stwierdził, że o, jak dobrze, że myślą o nas. Ale teraz tak chyba nie powiem. W sensie, dobrze, że zrobili to, ale to zbyt mocno brzmi jakąś kampanią wyborczą. Z innych tematów, są zmiany aktualnie dla linii 134 i 326 od 20 lutego w związku z kolejnymi pracami na ulicy Kobiałka. Na kanalizację tam grobiąc, nie? No i kolejna informacja to jest tak, ZD, kolejny etap prac na Ordona, proszone jest o przeparkowanie samochodów. Tak, takie karteczki teraz wysyłają, prosimy o przeparkowanie pojazdu. No i od 26 lutego właśnie będzie nowa organizacja ruchu, większość miejsc parkingowych, która tam jest zatoczka, będzie zlikwidowana w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnej tego etapu jezdni i prac w związku właśnie z nową tymczasową drogą, która ma być już do użytku oddana 15 kwietnia i wtedy będzie kolejny etap tejże inwestycji. Kolejny film z przebudowy ulicy Ordona pojawi się w kolejnym miesiącu. Tymczasem inne informacje, mianowicie to, że i to tak z głową. Ja o tym już zrobiłem jakiś ma jeden materiał, w sensie była konferencja prasowa, na której pewnie nikogo nie było poza mną. Natomiast to nie zmienia faktu, że warto o tym mówić. Chodzi o to, że niedługo, w związku z tym, że są nowe oprawy Sava, które mogą trochę inaczej działać i one są wszystkie LED-owe, wiadomo, mniej pieniędzy zużywają i tak dalej, de facto dla miasta wychodzi, że tyle samo zużywają przez te wszystkie podwyżki. Ale ważny jest aspekt jest taki, że Sava i te nowe latarnie LED-owe mogą same wybierać, kiedy się włączać, a kiedy się nie włączyć. W skrócie po prostu nie będą o sztywnych godzinach działać, tylko kiedy faktycznie się zrobi ciemno w danym miejscu, bądź kiedy będzie po prostu ciemno, bo jest zachmurzenie. Wtedy się włączy oświetlenie. I będzie to działać w następujący sposób, że wszystkie latarnie będą zasilane przez całą dobę. Przez całą dobę będą dostawać swój prąd i po prostu kiedy zajdzie potrzeba, to będą z niego korzystać. I daje to dosyć duże możliwości, bo dzięki temu z latarni będzie można wyciągnąć prąd do ładowania samochodów elektrycznych, hulajnóg, rowerów, czegokolwiek, tablic informacyjnych, przystanków, właśnie informacji o parkingach. Wszystko będzie mogło być zasilane od latarni. I pomysł z tym, że podchodzimy sobie do latarni, nie wiem, jakoś po prostu w każdej latarni wygląda tak samo, otwieramy jakimś, nie wiem, trójkątem i jest tam gniazdko, w którym możemy się ładować normalnie samochód elektryczny, nie wiem, płacimy jakiś stały abonament do ZDM-u. Według mnie to jest po prostu wizja jakby z jakiejś przyszłości. Już nie będzie problemu, że musimy znaleźć stację ładowania samochodów elektrycznych, tylko po prostu szukamy latarni, gdzie jest miejsce parkingowe obok niej. Według mnie to czysta fantazja, ale piękna fantazja. I szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby to miało miejsce i tylko żeby ZDM to sobie jakoś sensownie z tymi opłatami, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, a nie tak jak to aktualnie jest, bo mam okazję jeździć tym samochodem elektrycznym u siebie w domu, więc wiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te opłaty różne z tymi różnymi stacjami, że każda stacja to jest inny operator i wejść do każdej operatora, każdą inną aplikację i szukasz tej aplikacji i tak dalej. Natomiast jeżeli bym tego już zrobił z głową i faktycznie jechałoby się do latarni i od niej by się ładowało samochód elektryczny, nie wiem, czy też tak jak ja nagrywam filmy, pewnie bym płacił, nie wiem, bym płacił za jakąś godzinę, bym podczepił aparat, ustawił się tak jak nagrywam jakiegoś live'a, po prostu bym miał gniazdko, podłączył komputer, mógł nagrywać live'a z dowolnej lokalizacji, byłoby to po prostu wspaniałe, jeżeli to jakoś sensownie dałoby się zrealizować. No, według mnie fantazja, ale bardzo dobra fantazja i sądzę, że jeżeli uda im się to zrobić, to naprawdę będzie to Cities of Tomorrow, że tak to powiem. Dobra, idziemy jeszcze parę informacji, mianowicie na Osi Królewskiej będzie dodatkowy prawoskręt, bo o to ludzie walczyli i w związku z tym, zgodnie właśnie z mieszkańcami i władzami dzielnicy Wilanów, taki oto i prawoskręt się z Osi Królewskiej w Alei Rzeczypospolitą pojawi. Co ważne, będzie to wytyczone z 20 na 23 lutego, czyli to zostało już wytyczone. A inne zmiany to jest to, że w poniedziałek 26 lutego ulica Bohmolca
Bohomolca będzie zamknięta i to na dosyć długi czas, bo do połowy wakacji, czyli do 31 lipca, ten odcinek będzie aktualnie przebudowany, więc ulica Bohomolca w tym odcinku, w tym miejscu będzie nieprzejezdna. Ruch tutaj przez tą ulicę będzie utrzymany, jak ją przestał, a tu już nie będzie przejazdu, więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te zmiany na Żoliborzu. Tymczasem nie polecamy wchodzenia na lód na Polu Mokotowskim. Wiem, to trochę informacja już nieaktualna, bo to jest 19 stycznia, ale dajmy to tak śmieszy. To się jakby grafiki tutaj, są tu pełne zrobione grafiki, jak głęboki jest faktycznie, są stawy na Polu Mokotowskim i faktycznie można by tu utonąć nawet, zobaczcie. Jakby to jest człowiek i z psem, jakby pies to wiadomo, że dawno pójdzie na dno, ale człowiek tu całkowicie mógłby utonąć w tym dużym stawie, więc faktycznie. No. A w tym mniejszym, no to nie, no tam jakby, no nie wiem, no do pasta by był w wodzie, ale tutaj to faktycznie można by utonąć. No, takie ciekawostki. I tak, na koniec jeszcze mamy dwa, trzy, czy nawet cztery ciekawe tematy. Ja nie mogę długie tym nie jestem, ale jest dużo ciekawych tych rzeczy. Izabeli, połączenie lepsze z Warszawą. To też brzmi surrealistycznie. Inaczej, kiedy myślisz, że żadna inwestycja się tu już nie pojawi, oni pojawiają się na białym koniu i mówią... Chodzi oczywiście o to, żeby połączyć się z drogą S7, która będzie budowana i o to, aby węzeł, który jest planowany właśnie z tą drogą ekspresową i z trasą mostu północnego po prostu było wykorzystywane dobrze i Gdaka chciała to zrealizować. Jeżeli będą widzieli, że miasto stołeczne i gminy w okolicy chcą, żeby ten węzeł powstał, to oni po prostu go zrealizują jednocześnie z tym wszystkim, a trasa mostu północnego prędzej czy później w końcu powstanie. A to połączenie jest jeszcze ciekawsze. Chodzi oczywiście o połączenie właśnie Izabelina bezpośrednio drogą z do S7, pomijając ulicę Arkuszy 3 Maja, które są aktualnie już bardzo mocno zakorkowane. Pomysł i wizja według mnie jest strzałem w dziesiątkę, bo tam się zawsze wiecznie stoi w korkach. I pomimo tego, że aktualnie będzie przebudowa ulicy, skrzyżowania ulicy Estrady Arkuszowej 3 Maja. Ja nie mam żadnego pojęcia, jakie to będzie kataklizmicznie w tym miejscu, ale no tak będzie. To połączenie nowe w tym miejscu, które omija Arkuszową i 3 Maja, po prostu jakby naprawdę. Ja tam tędy czasami jeżdżę na monocyklu, bo to jest jedna z tych tras, które po prostu mam po drodze. I jakby bardzo bym sobie życzył, żeby faktycznie taka trasa powstała. Na minus jest to, że na razie to będzie... Znaczy inaczej, udało się dogadać pomiędzy miastem a gminami. Chodzi oczywiście o to dogadanie i to dogadanie polega na tym, że będzie realizowana właśnie koncepcja. Już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji, w ramach której powstanie wariantowa koncepcja, wielowariantowa koncepcja przebiegu i zagospodarowania pasa drogowego właśnie dla tej trasy. No i co ważne, udało się już podzielić pomiędzy właśnie te gminy, jak to ma być realizowane. No tak, łączny koszt na tej inwestycji na aktualny etap to jest 1 700 000. W tym celu gmina Izabelin i gmina Stare Babice przeznaczają po 500 000 na tą inwestycję, natomiast miasto stołeczne 700 000 zł, no bo faktycznie w Warszawie może jest największy odcinek. Natomiast co ważne, to ma być realizowane przez SZY w latach 2024-2025, ma być to właśnie wyciągnięte, jaki wariant będzie realizowany, później będzie oczywiście uzyskiwanie wszystkich pozwoleń, projektowanie i faktycznie budowa, więc budowa, jeżeli by się rozpoczęła do końca tej dekady, to i tak jest dosyć dobry pomysł. Ale naprawdę to jest jeden z tych newsów, jak zakaz rowerów w WKD, który całkowicie mnie po prostu zrzucił z nóg w tym tygodniu. Jakby nie spodziewałbym się tego. Ale jest jeszcze jeden news, który faktycznie mnie zrzucił z nóg. I to nie jest ten news. To jest kolejny, który za chwilę będzie. Ale pierwsze najpierw mamy to, że faktycznie strefa płatnego parkowania na City Campie będzie dopiero od nowego roku. Czyli inaczej, udało się te odwołania wojewody tam zostały wycofały. Ta skarga została wycofana, więc faktycznie prace mogą ruszyć i miasto aktualnie rusza ze wszystkim, planowane jest, żeby do końca tego roku, przynajmniej w teorii, to zostało zrealizowane. Oczywiście chodzi też o zakup parkometrów, wszystko, wyznaczenie tych wszystkich stref, parkingów itd., itd. Natomiast faktycznie będzie to też już aktualnie w planach do realizacji w tym roku, więc to jest przynajmniej dobra informacja, jeżeli chodzi o to. Jakbyście się mnie pytali, czemu ja jestem za strefą płatnego parkowania, nie wiem, spytajcie się mieszkańców, gdzie faktycznie jest strefa płatnego parkowania, czy są za tym, czy przeciwko temu. To wtedy może będziecie wiedzieć. Ja mam okazję też korzystać ze strefy płatnego parkowania jako jedna z tych przestrzeni w Śródmieściu, więc... Znaczy, dobra, nie jeżdżę samochodem, ale mam okazję jeździć z osobami, które faktycznie tam parkują, więc wiem, że to jest dosyć dobre rozwiązanie. Ale dobra, idziemy do elementu tego trzeciego, który mnie zrzucił w tym tygodniu z nóg. Warszawa chce domknąć obwodnicę śródmiejską.
Teraz przyznawać mi się w komentarzach. Kto się nie spodziewał, że cokolwiek w końcu, jeszcze nawet przed wyborami, poruszy temat obwodnicy śmiejskiej. I tu nie chodzi o długi odcinek, bo ten odcinek faktycznie był już projektowany, przynajmniej po części. Ale trzeba doprojektować go jeszcze raz, będzie 5 koncepcji. No i aktualnie tak. Będzie opracowana wielowariantowa koncepcja programowa budowy od ulicy Radzymińskiej do Ronda Żaba, czyli ten odcinek, który właśnie nie ma tego docelowego projektu, bo od Radzymińskiej do Ronda Piotraczna jest już projekt gotowy, tylko tam jeszcze pozwolenia i takie inne elementy. No tam z tymi decyzjami był problem, jeżeli chodzi o oddziaływanie na środowisko i tam dosyć długo z tym walczyli. Ale w końcu to trochę idzie do przodu, chociaż oczywiście jeszcze brakuje finansowania. Natomiast chodzi o ten odcinek od Radzymińskiej do Ronda Żaba. Tu będzie 5 koncepcji zebranych, 2 autorskie, 3 już takie faktycznie mamy. No i właśnie mamy ją być też realizowane w wizualizacji 3D dla każdego z tych wariantów, więc podoba mi się, że poglądowo chociaż będziemy wiedzieć. Sam przetarg właśnie już teraz się rozpoczyna. Do 25 marca będą zgłaszać składane oferty i przez 24 miesiące od zawarcia umowy będzie to wszystko analizowane. Natomiast jakie są te 3 warianty, które już aktualnie mamy zaplanowane? Pokrótce wam je tego przedstawię, wiem, że długie to mniejsze z tym, ale tak pokrótce. Tu jest Radzymińska, tu jest Ronda Żaba. No i tak, chodzi o to, czy ja mogę sobie to otworzyć w mojej karcie? No, grafika jest nie wiadomo jakiej jakości, ale tak pokrótce. Chodzi o to, nie sugerujcie się tutaj tym rondem, to jest akurat inny fragment. Natomiast chodzi o to, że tak, po pierwsze Warszawa Turkówek będzie mieć faktycznie x peronów w związku z tym docelowym układem w tym miejscu, że tutaj mają być dodatkowo jeszcze 2 tory. Ale to wiadomo, że ta linia kolejowa ma mieć docelowo właśnie te 4 tory i tam kolej nad tym pracuje. Nawet może niedługo coś faktycznie się więcej w tym temacie dowiemy. Natomiast jeśli chodzi o odcinek od tego miejsca i od tego miejsca dalej by byłyby dwie jezdnie, jeżeli chodzi o obwodnicę śródmiejską, ale najwięcej się zmienia przy samym Rondzie Żaba. No i tak, w wersji pierwszej, de facto w każdej wersji, tramwaje nie jeździłyby teraz tu bezpośrednio prosto, jak teraz jadą, tylko faktycznie by jechały pod wiaduktami kolejowymi, ale nie wyłącznie z samochodami, tylko tak jak jechałyby w kierunku Mostu Gdańskiego. Przystanki tramwajowe były pozostałe mniej więcej w tym miejscu, gdzie aktualnie są. Natomiast co by się zmieniło, to jest to, że w tej osi byłyby wiadukty dla samochodów po jednym pasie w każdym kierunku i to by były też wiadukty bezpośrednio nad tramwajami. Natomiast tu byłby przejazd w jednym kierunku i tak to by wyglądało. A, no i tramwaje całkowicie by tam jeździły, gdzie aktualnie był przebudowany odcinek przez ZDM w ostatnim czasie. Czyli tu, gdzie aktualnie jest spęta taka tymczasowa zawrotka do tramwaju, po prostu teraz byłoby tramwaj by jechały w dwóch kierunkach, natomiast tutaj by po prostu była ta zawrotka puszczona w drugim kierunku. To jest pierwsza wersja. Druga wersja jest trochę inaczej, a mianowicie zaczyna się robić ciekawie. I tak naprawdę ciekawie. A mianowicie wiadukty do góry, do góry. Pniemy się ku górze, chociaż nie w każdej wersji. Chodzi o to, żeby pod linią kolejową puścić samochody faktycznie po 2 pasy w każdym kierunku i w ten sposób byłby wykorzystanie stary wiaduk, bo w tamtej koncepcji stary wiaduk tutaj nie był wykorzystywany, który aktualnie jest w kierunku ulicy Szwedzkiej, tylko faktycznie tutaj by się przejechało właśnie pod linią koleją i byłby wjazd bezpośrednio w kierunku Mostu Gdańskiego i to według mnie jest lepsze rozwiązanie, bo trzeba pamiętać o tym, że obwodnica śródmiejska to jest jednak obwodnica, ona powinna zrobić obwód, co nie? A jakby w tej koncepcji poprzedniej, jakby zobaczcie, to jakby wiadukty są w kierunku Targówka, a nie w kierunku Mostu Gdańskiego, który jest też częścią tej obwodnicy, więc jakby to mi się dosyć nie zgadza, ale no jakby jeżeli chodzi o zachowanie sensu obwodnicy jest to dużo lepsze. Jeżeli chodzi o tramwaje, tak samo, ale tramwaje by tutaj nie jechały prosto, tylko wyłącznie by jechały takim zawijasem w tym miejscu. Natomiast, no co ja mogę powiedzieć, no dosyć ciekawa koncepcja z tymi wiaduktami, fantazy niezłe, i całkowicie niedostępne części kolejowe, czyli to, co aktualnie tu już zostało wybudowane, pozostaje dokładnie tak samo, jak to w tym momencie wygląda, więc raczej wiadukty kolejowe nie byłyby dotykane, tylko i wyłącznie powstał ten nowy przejazd dla samochodów w tym miejscu pod spodem. Więc pomijając to, dosyć podobnie by to wyglądało, natomiast jest jeden z aspektów, który faktycznie w tych dwóch poprzednich wariantach, w tym i tym, się nie zgadza i według mnie się nie łączy. A mianowicie połączenie komunikacji miejskiej z przystankiem kolejowym. Cały czas Warszawa Rondo Żaba jest planowanym nowym przystankiem kolejowym. I jak bardzo Warszawa Targówek jest pośrodku niczego i nikogo nie interesuje, poza RRL-ką, to jednak przydałby się tutaj kolejny przystank kolejowy. Głównie o to chodzi, żeby po prostu było tutaj dobitne i świetne połączenie pomiędzy komunikacją miejską
a komunikacją kolejową. Jakby w ten sposób pomiędzy tramwajem a pociągami mamy bezpośrednie połączenie właśnie w tym miejscu. I tutaj w tej wariancji trzeba po prostu przechodzić przez jakieś dodatkowe przejście dla pieszych i jakoś by się dochodziło z tych peronów, które są zaplanowane. Perony to są te niebieskie fragmenty. Dwa perony mają być, jak widzicie. W kierunku właśnie Legionowa i w kierunku Warszawy Gdańskiej. Natomiast w wariancie trzecim mamy najlepszą koncepcję. Kolejny temat. Ale w wariancie trzecim mamy najlepszą koncepcję, chociaż brakuje mi tych wiaduktów górą. Według mnie najlepiej byłoby pozostawić te wiadukty górą i, znaczy dołem, wiadukty dołem i górą i dać tutaj w tym miejscu właśnie przystanki tramwajowe. Chodzi o to, aby po prostu pod wiaduktami kolejowymi powstały przystanki tramwajowe. Na minus jest to, że trzeba by całkowicie przebudować wiadukty kolejowe wtedy, ale przesiadki byłyby po prostu z przystanków tramwajowych tak samo jak znaczy, no, nie tak samo, ale tak mniej więcej podobnie, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Chodzi o to, że tak samo jak mamy na przystanku kolejowym Warszawa-Toruńska, mamy bezpośrednio wyjścia z peronu kolejowego na wszystkie przystanki autobusowe na trasie toruńskiej. I tak samo byłoby tutaj. Z tym, że byłyby bezpośrednio wyjścia wszystkie z przystanków i tramwajowych, i autobusowych do góry na przystanek kolejowy, na obydwa perony. I według mnie takie rozwiązanie by po prostu było bardzo dobre, jeżeli chodzi o połączenie komunikacyjne, a jednak głównie o to chodzi przecież w tego typu inwestycjach, w tego typu przystanku kolejowym, który właśnie ma być celowo zrobione do połączenia kolei z tramwajami i ogólnie z komunikacją miejską w okolicy. Więc według mnie, po pierwsze, miasto i kolej powinni się dogadać a propos podziału środków na tą inwestycję, a po drugie, powinno to być zrealizowane jednocześnie w ramach tej wspólnej inwestycji. I głównie dlatego, żeby tramwaj miał wspólny ten przystanek właśnie pod przystankiem kolejowym, bo to brzmi jak po prostu idealne połączenie. Tutaj też przystanki autobusowe byłyby schowane, żeby faktycznie było to połączenie jeszcze lepsze. Więc takie są plany. No zobaczymy, jak to faktycznie będzie wykorzystane. A, no i w tej wariancji też oczywiście tramwaje jadą właśnie pod przystankiem kolejowym, aby specjalnie na ten przystanek tramwajowy w tym miejscu wjechać. Więc takie są plany, jeżeli chodzi o te wariancje. No zobaczymy, teraz będziemy chwilę czekać. W 2022 roku planowane te koncepcje kosztowałyby 400 milionów, jeżeli chodzi o pierwszą koncepcję, a pozostałe dwie koncepcje po 480 milionów. Więc no zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie. Wiem oczywiście, że te ceny są całkowicie już nienacjonalne, no ale no cóż. Dobra, lecimy dalej. Ostatni temat. Ruszyła rozbiórka biurowca Mars przy Bołowskiej 7. Czemu o tym mówię? Bo to jest kolejny biurowiec, który jest wyburzany w Mordorze i powstaje w tym miejscu osiedle mieszkaniowe. On powstał w 1997 roku i teraz będzie wyburzony. No Mordor nam się rozmordoruje. Jakby, no co to ma być? Powstała taka piękna nazwa. Nawet tabliczka była Mordor. No i nie będzie Mordoru. Znaczy ja wiem, że teraz dosyć mocno to się wszystko przyniosło do procesu zdalnej. Mamy inny Mordor w postaci Rolanda Daszyńskiego, ale no to jest ciekawe, to taka koncepcja i taki wygląd. Tymczasem inne informacje to jest to, że zapraszam Was do karty społeczności, gdzie możecie pisać swoje komentarze, o jakich tematach pogadamy w ostatnim odcinku, właśnie o tym w aktualnym sezonie. To też będzie takie połączenie trochę ze specjalnym z okazji 15 tysięcy, którego nie robię, o czym za chwilę Wam powiem. Dlaczego go nie robię? Więc dosyć ciekawe tutaj to faktycznie wygląda, jeżeli chodzi o tą sytuację. Piszcie swoje komentarze, o czym chcielibyście, żebyśmy pogadali. To też takie trochę Q&A będzie, jeżeli macie jakieś do nas pytania. Film zachodni się pojawił. Widzę, że Wam się bardzo to spodobało, że się pojawił ten film. Chyba nie było nigdy łapek w górę pod jakimkolwiek postem moim. No i na razie pojawiają się normalnie quizy, sondaże na razie nie mam, bo nie mam pomysłów jakichś sensowniejszych na jakieś sondaże mniejsze z tym, ale quizy są zaplanowane mniej więcej do połowy marca, więc będziecie mogli pytać. To jest oczywiście pytanie takie tendencyjne, jeżeli chodzi o tą informację o tej najnowszej linii autobusowej, czyli 719, więc faktycznie tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o to, do Campinosu od 2015 roku można jechać warszawskim transportem publicznym, w skrócie na karcie miejskiej dwustrefowej dojedziemy tam bez dodatkowych opłat. No i co ja mogę powiedzieć? Jest Was tutaj coraz to więcej. Dokładnie, odpada jakaś osoba, no ale to trudno. 15 144 osoby kliknęły już przycisk subskrybuj. I dziękuję oczywiście Wam bardzo serdecznie. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was też do dostania patronami wznosza. Czemu nie ma specjalu z okazji 15 tysięcy? Słuchajcie, ja chyba nie potrzebuję specjalu. Ten dron, jakby, w którym teraz latam, jest dla mnie wystarczająco dużym specjalem, jeżeli chodzi o to. Jakby nowe perspektywy też macie do oglądania. A jakby zakończenie tego miesiącu, jak zawsze, to zakończenie miesiąca będzie dosyć mocne. Głównie chodzi o to, że nie było drona przez jakiś czas. Nie wiem, jak tak nagrywać tych wszystkich inwestycji. A na koniec miesiąca, co jeszcze się pojawi? Oj, dużo, dużo. Po pierwsze, Warszawa Zachodnia. Pojawi się film z przelotu.
Pojawi się film z torowiska zachodniego. Jednak pojechałem i to nagrałem. Pojawi się film z tramwaju pod Warszawą Zachodnią, ale to raczej już będzie na początku marca. Pojawi się film z Zajezdni Anapol. Pojawi się film z STP Karolin. Pojawi się film ze stacji Karolin, Chrzanów i Lazurowa. To wszystko też się połączy. Będzie też film jeszcze o tramwaju na Gagarina. Będzie film o łódzkiej średnicy kolejowej. Będzie też film... O czym jeszcze tam było? O drodze krajowej, tam, która powstaje pod Legionowem do Zegrze Południowego, prawdopodobnie też coś nakramy z Kutym, ale nie wiem, jak to będzie z tą publikacją i nie wiem, czy faktycznie mi się uda wyrobić jeszcze w tym miesiącu. No i jeszcze będzie Olsztyn. Przynajmniej w tym miesiącu jeszcze pojadę do Olsztyna. Nie wiem, czy w tym miesiącu uda mi się opublikować filmy, ale na pewno w tym miesiącu pojadę jeszcze do Olsztyna. No i pewnie o czymś jeszcze zapomniałem, więc siłą rzeczy dosyć mocne zakończenie tego miesiąca. Jeszcze będziemy mieli. A luty trochę dłuższy w tym roku, ale i tak całkiem ładnie. Tymczasem na koniec pozdrawiam osoby, które spotkałem w ostatnim czasie w Warszawie. W sobotę spotkałem jedną osobę w SKMC S3, kierowcę autobusu też spotkałem, jak i również w niedzielę na metro Karolin i Chrzanów pozdrawiam wszystkie osoby, które spotkałem podczas nagrywania inwestycji, czy to metrowskich, czy to Warszawy Zachodniej, czy też innych elementów, więc jak zawsze pozdrawiam Was i teraz właśnie taki będę miał prowadzić kącik, będę sobie zapisywać wszystkie osoby, które gdziekolwiek w trakcie tygodnia spotkałem. Będę Was ponownie pozdrawiać na odcinku w mniejsza z tym. Taki fragmencik sponsorowany. Nie, sponsorowany też był. Ale dobra, mniejsza z tym. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro pewnie będzie kolejny film z Warszawy Zachodniej. Później będzie Zapraszamy do metra. Później się zobaczy, jak to się wszystko poukłada. I w tym tygodniu jeszcze pewnie będzie jakaś konferencja z tramwajów. Nie wiem tylko, czy wyłącznie na niej będę, bo biorąc pod uwagę, że jadę i do Łodzi, i do Olsztyna, i nie mam na to zbytnio czasu, jak to zrobić, to może być ciężko. Na szczęście ładna pogoda będzie i przynajmniej to mi dopisuje w tym momencie. Kolejny mniejsza z tym pojawi się w około przyszłego tygodniu, więc raczej to będzie weekend, bo w piątek będę chyba raczej mocno zajęty. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!